dzisiaj się muszę zająć takim gruzem. Ale ja takich rzeczy nie lubię. Ale muszę zrobić, bo to dla takiego dobrego pana, co mi roboty dużo załatwił. To jest siedzisko chyba od jakiegoś Citroena? Fiata? Od jakiegoś busa roboczego. Szkoda, że ten drut wyszedł z gąbki. Oj. Ale chyba go mi się uda zakleić, bo gąbka jest ładnie przycięta. Tutaj powalczę z tą gąbką, nie będę zanudzać, to dłubanina. Dobrze by było użyć gąbkę samochodową, na stanie obecnie nie mam, ale mam jakąś taką bardzo twardą meblową, nawet jest twardsza niż ta tutaj zastosowana. To tak na oko oczywiście, więc użyję tej. Och, syk się wzięło i wyłączyło. Tak nawet na oko to mi się udało kształt odwzorować. Już ten drucik się tutaj trzyma.
A myślałem, że będę musiał go łapać z tej strony, wiercić dziury i trytytkami, czy jakimś innym drutem, mocnym sznurkiem. No, tu jeszcze taki nadmiar został, trzeba go dociąć, przykleić. Co tam już? No. Możesz pójść na górę i którąś pudlę, jest? Nie mogę znaleźć seringów i szczypiec. Będę musiał taką fuszerkę zrobić na krytyczku. Jeszcze się nie odnalazłem w nowym warsztacie.
A ty mnie kochasz? Co ja ty? Przecież powiedziałam ci to 20 lat temu. Nic się nie zmieniło. Jak się coś zmieni, to ci dam znać. Chodź mi to teraz pomóż tutaj wkładać. Bo ja tu... O, tutaj trzymaj, żeby nie wychodziła. No tak, chodź, czy dociska. Dobra, wezmę to na timelapsy, bo będziemy się użerać. Ty nawet chyba co z tego będzie. Taki jeszcze ozdobny szef tutaj zrobiłem. Ozdobny wzmacniający, nie wiem co z tego wyjdzie. I chyba będzie.